Cześć. Taka szybciutka wrzutka, bo ktoś mnie pytał w jakimś komentarzu o pulpit najstarszego Solarisa pierwszej generacji. Różnice są naprawdę nieznaczne, ale pokażę, jak to jest. Jak to wygląda. Zegary jeszcze z tachografem, starczką, świetlacz. Z prawej strony tutaj klasycznie mamy stacyjkę, hamulec przystankowy, otwieranie drzwi. To jest przyzwolenie na drugie, trzecie i czwarte drzwi. Blokada połówki, funkcje komputera możemy tutaj tym żółtym przełączać. Wentylatory dachowe. Przyklęk. Nie wiem, czy widać. Poziomowanie automatyczne, blokada skrętu. Tyle z tej strony. Z lewej komputer OBD, już chyba nigdzie on nie żyje. Łącznik świateł klasyczny, ogrzewanie szyb i luster, światła awaryjne, oświetlenie kabiny kierowcy, jednostopniowe oświetlenie wozu, dwustopniowe przedziału pasażerskiego, czyli tu z lewej strony klasyka, hamulec ręczny, regulacja lusterek, włazy dachowe, pierwszy, drugi. No i to tak naprawdę tyle. Bo jeszcze z prawej strony mamy, nie mamy tego panelu nawiewu z lewej, tylko z prawej jest. Co tu można powiedzieć? Tutaj mamy spalanie, akcesoryjny komputer video. Tu mamy sam nawiew na kabinę. Sorry, trochę zachwycony jestem. Poziom wentylatora od 0, 1, 2, 3 stopień. Kierunek na nogi. Na nogi do góry i rozmrażanie. Tu mamy temperaturę, od lewej klimatyzacja, w prawo do pieca. Tu mamy włącznik pieca, tu mamy włącznik wentylatorów. Pierwszy, drugi stopień wyłączony. To jest wentylator dodatkowy tutaj na, zdaje się, na szybę. Tu wyświetlacz, który nam pozwala ustawić czas. Nie wiem, już nie działa. Włączamy piec, wyłączamy piec. Jeżeli chodzi o przedział pasażerski, to jest temperatura ustawiona, możemy ją sobie tutaj regulować, tak, do 28 stopni, czyli najcieplej. Tu włączymy klimatyzację, wyłączymy. Tutaj regulujemy prędkość wentylatora albo na auto, jeżeli nam to będzie miało ochotę działać, albo nie, B1, B0. A ja bym chciała, widzicie. To jest nawiewy z dachu, powietrze, obieg otwarty. A dobra, wentylator i strzałeczkami, tak już nie pamiętam. No, jest 5, bieg najwyższy. I niech nam teraz leci ciepło na wóz. No i tyle, jeżeli chodzi o tego Solarisa pierwszej generacji. Dzięki.